moja nienawiść do ojca była przez lata. I była taka sytuacja właśnie, o której ostatnio wspomniałem. Po latach tak naprawdę zdałem sobie sprawę, że mój ojciec... Zacząłem dostrzegać też chwilę, w którym on był rzeczywiście normalnym ojcem. Co zrobiła ta dziewczyna? Nie zamierzam tego komentować, nie będę o tym mówił. Wystarczy, że to na mnie się wylało wiadro pomyj w tamtym momencie. Baton.pl, producent i dystrybutor żywności ekologicznej. Grupa Antrans. Coś więcej niż transport. Syntagen Laboratories. Najlepsze BPC 157, które chroni mnie przed kontuzjami. Invette Holding Group. Agencja marketingu internetowego, która wspiera mnie w biznesie. Siemanko, jeśli śledzicie moje media społecznościowe, to bardzo dobrze wiecie, że korzystam z komory normobarycznej, która znajduje się za moimi plecami. Chodzę tu często, bardzo często, bo jak przystało na sportowca, który potrzebuje szybkiej regeneracji, jak przystało na zawodnika po kontuzji, który potrzebuje szybkiego powrotu do zdrowia, jak przystało na prawilnego syna, biorę tutaj często swoją mamę, która również korzysta z tych zabiegów i czuje się dużo, dużo lepiej. Ostatnimi czasy również na mediach społecznościowych obiecywałem Wam dobrą ofertę i z taką ofertą właśnie do Was w tej chwili przychodzę. W odnośniku znajdziecie link do strony, gdzie znajdziecie spory rabat, bo uwaga, 25% rabat na korzystanie z tej komory i właściwie tylko i wyłącznie na naszej stronie znajdziecie tą ofertę. Także zapraszam serdecznie, pewnie widzimy się niebawem na miejscu. Siemanko. A powiedz mi, jest jakieś, nie wiem, wiadomo, kariera zawodnika to najczęściej jest jakaś 40, około 40 zawodnicy kończą. Jest jakiś, nie wiem, moment, kiedy swoją muzyczną karierę gdzieś tam dobija się do drugiego brzegu i się odcina kreską. Wiesz co, nie wiem, wiesz, tak naprawdę... Myślałeś kiedyś o tym, jak długo byś chciał jeszcze pociągnąć właściwie co, z muzyką? Ja tak naprawdę kończyłem z muzyką już milion razy, nie? Okej, okay, tak jak ja ze sportem. W międzyczasie, no to artyści wiesz, tak mają, że gdzieś tam... Tak, a dobra, kurwa, nie, już nie ma sensu, wiesz. Wypaliłem się. I za chwilę znowuż, wiesz, dostajesz paczkę bitów od producentów i napiszesz coś i wiesz, a do szuflady pisać okay. Nie lubisz i chodzisz do studia i lubisz to robić przede wszystkim. Cały czas mam z tego mega radochę. Nie wiem, ktoś kiedyś mądrze powiedział, że karierę artysty kończą jego fani, a nie on sam. Okej, okay, no. I coś w tym pewnie jest. Tak, no. Także dopóki więcej niż jedna osoba będzie chciała tego słuchać i będzie jakiś odbiór, i to myślę, że wiesz, że to będzie trwać. Wiesz, Ice-T gra koncerty z Buddy Countem, ma 63 lata, nie? Więc jest cały czas aktywny muzycznie, więc Jay-Z 50, no. Tak, no, dalej nawija, nie? Tylko wiadomo, to są Stany Zjednoczone, to jest zupełnie inny rynek, nie? Ale wiesz, no, staramy się od lat gonić, tak. Dokładnie, więc może będzie tak, że u nas też 60-letni raperzy będą nadal nawijać. Twoja ulubiona płyta? Bo ja muszę powiedzieć, że mam jedną zagubioną oryginał w domu, bo muszę się przyznać, nie zawsze kupowałem oryginały, wiesz jak jest, pliki kradzione z neta. No, no gdzieś tam trzeba było wszystko, każdy etap w życiu przejść, ale mam twoją jedną płytkę w domu, moje ulubione. Twoja ulubiona płyta z twojej kolekcji to jaka? Kurwa, no powiedziałbym, że każda płyta jakby... Wiesz co, nie jestem w stanie odpowiedzieć okay. Na to pytanie. Bo każdy mój album odzwierciedla jakiś tam okres w moim życiu. I wiesz, ty pewnie masz na myśli przyjaźń, dumę, godność. Dokładnie. I wiele osób zawsze mi o tym mówi, wiesz, bo... To jest jakiś zajebista płyta, album się kojarzy tak. Gdzieś tam z jakimś czasem, z jakimiś fajnymi emocjami, coś się tam w twoim życiu działo i tak dalej, to jest na takiej samej zasadzie. Bo to są takie wartości, które sobie bardzo, bardzo cenię, wszystkie trzy, przyjaźń, duma, godność, to właściwie jest coś, co właściwie stanowi taki mój fundament hierarchii wartości, na czym funkcjonuje, no przyjaźń. Przyjaźń się nie kupuje, przyjaźń się nie zdradza, przyjaźń jest, nie wiem, no powiedzmy, ma być trwała, tak? Duma to przynajmniej powinna być. Powinna być. Powinno się tych przyjaciół. Duma z kolei to powiem ci, wiesz co, ja w ogóle byłem bardzo bliski, ja nawet nie wykluczone, że to się nie wydarzy, że sobie powiedziałem, że chciałbym, żeby to była moja ksywa ringowa, bo wszyscy, którzy mnie znają, to wiedzą, że ty jesteś tak przejebanie dumny, kurwa, że jak się na coś obrazisz czy coś, to już wiadomo, że jak skała do końca życia. No i ta duma chyba z godnością też dość mocno jest spokrewniona. Dokładnie. Także ja muszę powiedzieć, że tamta płyta naprawdę również miała gdzieś tam wpływ na mój rozwój i no, i no zajebiście. Dziękuję za tą płytę. A wiesz, ciężko jest raperowi powiedzieć, który album, bo jakby na pewno z biegiem lat te albumy się różnią, raz, że muzycznie, dwa, na pewno jako MC starałem się rozwijać i wiem, że w tamtym czasie nawijałem gorzej niż nawijam teraz, wiesz o co chodzi. Ale z kolei słuchając tego albumu mam też sentyment, bo pamiętam
gdzie wydawałem, pamiętam jakie były koncerty wtedy. Wtedy był mega przejebany koncert Szpady Zorki, graliśmy z Góralem, z Szelerem właśnie w Krakowie i pamiętam, pamiętam go do dzisiaj, po prostu chyba było... W jakim klubie w Krakowie, nie pamiętasz? Chude, Studio? Jest, jest takie, no, no bardzo tak, możliwe. No, tak. Coś tam to było z Donatanem wtedy powiązane, nie wiem czy on to organizował, nie pamiętam już, ale mega przejebany koncert, pamiętam go do dzisiaj. Także każdy album u mnie gdzieś tam jest w moim serduchu, to jest jakby moje dziecko, ale nie wskażę ci. Staram się to właściwie zrozumieć, bo tak jakby ktoś mnie zapytał o twoją ulubioną walkę. Do każdej walki przygotuję się z takim samym zaangażowaniem, z taką samą kurwa aspiracją, ambicją. Ale nie wszystkie walki mi wychodziły i dzisiaj ciężko byłoby wskazać najlepszą, chociaż powiedzmy mam parę swoich faworytów, ale może łatwiej byłoby ci wskazać tak naprawdę ulubionego w takim razie jakiegoś rapera, twórcę, kogoś, kogo... Wiesz co, no to zawsze inspirowała mnie Ameryka, więc... Ice-T, Ice Cube, że tak powiem, że ich starą szkołą tak naprawdę nazwać nie można, ale wiesz, generalnie jak byłem małolatem, to w ogóle byłem turbo popierdolonym fanem Ice-T, wiesz, słuchałem i Buddy Countów i wszystkich jego solówek i do dzisiaj gdzieś tam, wiesz, jak on raz na 100 lat coś wydaje, to zaraz nam wydaje, w zasadzie jakieś tam single ostatnio wrzucał, ale sprawdzam. No i to był taki mój z tamtych lat po prostu wzór. Jarałem się strasznie. Byłem w Sopocie w 97 roku, byłem takim małym szczylem, pojechałem na jego koncert. Pamiętam, że moja świętej pamięci mama jeszcze prosiła mnie, żebym nie jechał, a ja sam tym pociągiem, taki mały dzieciak, pamiętam, że bilet miałem schowany gdzieś w skarpetce, żeby mnie nikt nie skroił, bo to były takie czasy, że, wiesz, tak, że ja wiem, koncert, o czym mówisz, mało lat, no to jak, dawaj już bilet, wiesz, jechałem tam i byłem na tym koncercie, to ja miałem spotkanie z Bogiem, wiesz, to po prostu, ja wszystkie teksty leciałem swoją łamaną angielszczyzną wtedy. Masakra, po prostu pamiętam do dzisiaj, no to taka jest postać, która jest mi bardzo bliska. Powiedziałeś świętej pamięci mama, bo też gdzieś tam przed naszym spotkaniem gdzieś tam troszeczkę pogooglowałem, co tam się ostatnimi czasy działo w życiu Kaczora. Tam był jakiś przykry moment chyba, że też tata w pewnym momencie znaleziony w takich nieprzyjemnych okolicznościach. I gdzieś tam widziałem też twój cytat, że właściwie chyba nienawidziłem go za śmierć mamy. Nie wiem, czy w ogóle mam drążyć ten temat, bo nie wiem na ile jest gdzieś tam ciężki. To już po tylu latach jakby przepracowałem sobie to w głowie trochę. Bardzo mocno i wiesz, jakby... Pochodzę z rodziny alkoholowej, ojciec był alkoholikiem, doprowadziło to wszystko do tego, że moja mama popełniła samobójstwo. No to przyznaję, że przykro. I jakby moja nienawiść do ojca była przez lata. I była taka sytuacja właśnie, o której ostatnio wspomniałem. Oczywiście tam, co niektóre portale przychwyciły, to jakby to był jakiś news, a to... Jakby na wspominki mnie wzięło na fejsie, że kręciliśmy teledysk do numeru Rap Pasja Beat, który nagrałem przed laty z Szelerem. I podczas zdjęć pojechaliśmy na podwórko, na którym mieszkał mój ojciec. Ja byłem w tym mieszkaniu też zameldowany, ale mieszkałem gdzie indziej wtedy. I zobaczyłem, że mieszkanie jest oklejone taśmami policyjnymi. A z tydzień wcześniej byłem u ojca i sąsiad mi powiedział, że chyba gdzieś wyjechał. Bo na drzwiach wisiała jakaś pościel wyprasowana w siatce i że ojciec chyba gdzieś wyjechał, no, że jeszcze tego nie odebrał i nie ma go. No i jakby zobaczyłem te taśmy i pokojarzyłem od razu fakty, że prawdopodobnie ojciec nie żyje. Ojciec po prostu się zachlał w Melinie, zostawił mnie z długami na to mieszkanie. Musiałem tam bardzo mocno pracować na to, żeby tych długów nie spłacać. No taka, wiesz, ciężka. Po latach tak naprawdę zdałem sobie sprawę, że mój ojciec, zacząłem dostrzegać też chwilę, w którym on był rzeczywiście normalnym ojcem. I zauważyłem, przypomniałem sobie, bo gdzieś to pewnie wyparłem, że ojciec mimo wszystko próbował walczyć z nałogiem. No i jakby, wiesz, pozwoliło mi to wybaczyć mu na tyle, że dzisiaj jakby pamiętam tylko te rzeczy, które były, wiesz, pozytywne, chwile. Pozytywne i żyje mi się dużo lepiej. Żyje mi się dużo łatwiej. Życzyłbym każdemu, kto ma tego typu sytuacje, bo ja dostaję mnóstwo wiadomości od ludzi, którzy piszą, że mają podobne, dużo gorsze, wiesz, sytuacje życiowe, bo łatwiej się żyje.
Wybaczyłem tak, i naprawdę jest mi lżej, nie ma tej złości, nienawiści we mnie, wiesz. Sztuką jest chyba wybaczać, co? Tylko trzeba do tego momentu dojrzeć. Gdzieś tam dojrzeć i przepracować to wszystko gdzieś tam w głowie, nie? Też jak googlowałem parę spraw, coś mi się wyświetliło, jakaś sytuacja, spacer z psem. Musiał. Afera, musiałem, sorry, musiałem, wiesz jak to jest. Gówno burza jest, wiesz, no, tak. Zawsze gówno gdzieś tam burza jest w cenie. Tak, gówno burza w cenie. Coś się wydarzy, chyba że nie, to nie musimy gadać, jasna sprawa. Wiesz co, no ja jakby tam za szeroko to się nie wypowiem w tym temacie. Sytuacja, generalnie rzecz biorąc, sytuacja była taka, że mój pies nie zaatakował psa tej dziewczyny. Mhm. Mój pies był na smyczy, wyrwał się mojej żonie z ręki, gdyż ona miała ze swoimi znajomymi dwa psy puszczone luzem, rzucali frisbee. Moja niecały rok wtedy suczka Staficzka, nie Amstawka, jak to zostało opisane, pobiegła po prostu zainteresowana, bo tam była zabawa. Stafik to jest bardzo żywiołowy pies i ma ADHD. Tam nie było żadnego ataku. A ja miałem drugiego psa na smyczy, przekazałem żonie, pobiegłem wyjaśnić sytuację. Tak. Co zrobiła ta dziewczyna? Nie zamierzam tego komentować, nie będę o tym mówił. Wystarczy, że to na mnie się wylało wiadro pomyj w tamtym momencie. W każdym bądź razie, jak poszedłem na policję złożyć swoje zeznania, po tym jak ona złożyła zeznania i jakby zawiadomienie o to, że ja ponoć ją uderzyłem, co jest totalną bzdurą, bo tak jak ona to opisała, to nie było czegoś takiego w ogóle. No to nawet policjanci prowadzący sprawę mówili, że my wiedzieliśmy od początku, że prawdopodobnie ta sprawa ma drugie dno i tyle. Prokuratura postawiła mi zarzuty. Jak przyszedłem na policję, to miałem już postawione zarzuty. Okay. No tak działa polskie prawo. Jakby nie zostałem jeszcze przesłuchany. Nie weryfikuje się prawdy, tylko od razu stawia się zarzuty. Od razu postawili zarzuty. No ale po tych wyjaśnieniach, które złożyłem ja z moją żoną, no bo ona była świadkiem tej całej sytuacji, tam miesiąc później umorzyli postępowanie. I nie dlatego, że ja tej kobiecie zapłaciłem jakieś pieniądze, jak niektórzy próbują sugerować. No, nie mam zielonego pojęcia, kim jest ta osoba, nie miałem z nią żadnego kontaktu. Tak to się zakończyło. Często jest tak, że takie, nie wiem, najprostsze jest w sytuacji, człowiek idzie na spacer z psem, no, że może się okazać, że nagle, nie wiem, kurwa, kończy się kariera, czy gdzieś tam wszystko się wali przez jakiś jeden incydent. A sam wielokrotnie byłem właściwie gdzieś w takiej sytuacji, no nie wiem, próbowany, wmieszany, głupia sytuacja, ktoś ci kurwa zajechał drogę, wyszedłeś, no i już się robi oczywiście do tego cała historia. Jakieś kaczor, koncerty w planie? Będzie możliwość się zobaczyć na żywo? No, na ten moment jakby nic nam się nie wyklarowało, ale na pewno będziemy chcieli z Pichem coś pograć. W ramach na promocji płyty. Tak, dokładnie. Myślimy o tym, gdzieś tam planujemy na wyspy, ale po nowym roku pojechać z tym materiałem. Także śledźcie nasze social media. Może nie będzie lockdownów. Może nie będzie lockdownów, może uda się polecieć. Może wszyscy przeżyjemy tego wirusa. Właśnie. Będziemy informować na bieżąco, jak będą jakieś konkretne daty, to... A skoro już słowa koncert, nie wiem, jakiś ulubiony koncert, coś się udało zapamiętać w głowie, co się działo charakterystycznego, coś co... Wiesz co, rzeczy przez te lata na backstage'u działo się tyle, że ciężko mi teraz... Właśnie wiem, że zawsze na backstage'u się dzieją najciekawsze rzeczy, nie? Coś konkretnego, ale jak już mówiłem o tym koncercie w Krakowie, to bardzo miło wspominam. Mega mój zajebisty koncert i reszty chłopaków też, bo to fajna trasa była wtedy. I to był taki koncert, w którym kurwa rzeczywiście skoczyłem na ludzi i byłem niesiony. Na łapach przez całą salę, kurwa, do baru na koniec koncertu. Także mega, mega przejebana publiczność, naprawdę pamiętam do dzisiaj. Pytałem cię już o twoich ulubionych raperów? Pytałeś. Pytałem. A zadam ci kilku o moich ulubionych, zobaczymy, czy się to spójnie pokrywa. Kali, Gandzia Mafia? Czy się pokrywa? No, znamy się, lubimy, no. No, powiem, że nie ukrywam, że gdzieś tam też Kaliego gdzieś tam cały cywile regularnie męczę, że chciałbym się gdzieś złapać, ponagrywać, bo nie ukrywam, że też jeden z moich ulubionych. Użyliśmy też troszeczkę, że czy przyjrzymy pandemię, chucpa, płyta, zajebista, muszę powiedzieć, że również jedna z moich ulubionych. Nie sprawdziłem. A to tym razem ja polecam. Dobra, spoko.
Kaczor, kurczę, było mi strasznie miło cię odwiedzić. W ogóle bardzo się jaram tym, że tak naprawdę mieliśmy się okazję poznać. Nie ukrywam, że mam nadzieję, że będzie okazja spotkać się w Krakowie na koncercie. Zapraszam serdecznie, także kiedykolwiek, jakkolwiek byś był w tamtych rejonie, Miasto Królów Polski, zapraszam. Witam serdecznie. Duże podziękowania również i pozdrowienia dla samego DJ-a Dexa, który jest, tak powiem, to jest dziwne słowo, moją wtyczką na takim, powiedzmy, tutaj hip-hopowym poznańskim rynku, ale faktycznie jest to postać, która również zrzesza wszystkie barwne postacie hip-hopu i przy okazji, przy następnej okazji wizyty w Poznaniu bardzo chętnie się odzywam. Mam nadzieję, że przez DJ-a Dexa, bo również tam parę osób podpytywałem. Ale z racji, że wszystko lubię załatwiać na ostatnią chwilę, nie wszystko się udało. Ale tym razem mam po co wracać. Zdrowia i szybkiej regeneracji. Ale to inaczej, to ja ci chciałem jeszcze zareklamować świetną klinikę w Poznaniu, która robi łokcie, a wiem, że masz podobny problem, nie? Okay. Wyprostuj prawy łokieć. O, tak. No mój się prostował jeszcze mniej, tak. Ale ma się prostować jeszcze bardziej. Także słuchaj, przyjeżdżam następnym razem, pokazuję ci efekty. O! Uwaga, za 3 tygodnie jestem na wizycie. Także akurat może będzie okazja uzupełnić to paroma gośćmi. Pochwalę się. Jak będzie chociaż tak. No, także słuchaj, gdzieś tam. Czyli jest nadzieja. Jest nadzieja. Dziękuję serdecznie za wspólnie spędzony czas i co, widzimy się następnym razem niebawem. Siemanko, pozdrawiamy, hej. Dziękuję bardzo. Dziękuję ci bardzo.